Halo, cześć, witam Was na moim kanale Niemiecki Online z Marcinem. Dziś będzie o tym, jak budować zdania w języku niemieckim. Zapraszam! Na początek chciałbym serdecznie podziękować za 100 pierwszych subskrypcji, które uzyskał mój kanał kilka dni temu. Teraz jest już ich troszeczkę więcej. Ale to oczywiście dzięki Wam, vielen, vielen Dank. Jak budować zdania? To najczęściej zadawane pytania, kiedy rozpoczynamy przygodę z nowym językiem. Aby stworzyć najprostsze zdanie, potrzebujemy podmiotu, a więc osoby, oraz orzeczenia, czasownika. Dzisiaj naszą osobą będzie słówko wir, czyli my, czasownikiem machen, robić, a dopełnieniem tych dwóch wyrazów będzie słowo Einkäufe, zakupy. Umówmy się, że chcemy stworzyć zdanie robimy zakupy, my robimy zakupy. Wyszukaliśmy te trzy pojedyncze wyrazy w słowniku i co dalej? Kwestią, o której musimy pamiętać, to szyk wyrazów w zdaniu. Tak naprawdę to on nadaje sens zdaniom. Odgrywa on bardzo ważną rolę, szczególnie w języku niemieckim. I w niemieckim zdaniu oznajmującym czasownik znajduje się zawsze na drugim miejscu. A więc zdanie, które chcemy dzisiaj stworzyć, powinno brzmieć następująco. Wir machen Einkäufe. Jeśli chcielibyśmy teraz z naszego wyjściowego zdania stworzyć zdanie pytające, tak zwane Ja-Nein-Frage, wystarczy, że zmienimy kolejność dwóch pierwszych wyrazów. A więc zdanie to będzie brzmiało Machen wir Einkäufe? Robimy zakupy? Prawda, że proste? Jeśli natomiast chcielibyśmy zapytać na przykład kiedy robimy zakupy, wystarczy, że na początku tego zdania wstawimy zaimek pytający wann, kiedy. I zdanie to będzie brzmiało wann machen wir Einkäufe, kiedy zrobimy zakupy. W miejscu tym moglibyśmy także wstawić inny zaimek pytający, na przykład wo, gdzie, wo machen wir Einkäufe, gdzie robimy zakupy. W ten sposób otrzymujemy tak zwane we frage, a więc pytanie rozpoczynające się od słówka na literkę W. Moje filmy poświęcone zdaniom pytającym ja nein fragen, a także we fragen znajdziecie w linkach w opisie pod filmem. No dobrze, ale zapytacie co z czasownikami modalnymi? Jak powiedzieć na przykład musimy zrobić zakupy, also der Kühlschrank ist leer, lodówka jest pusta. Wówczas w zdaniu takim miejsce naszego czasownika machen zajmuje czasownik modalny musieć, müssen, natomiast czasownik machen jako bezokolicznik wędruje na koniec zdania. I zdanie takie, tłumacząc go dosłownie na język polski, będzie brzmiało musimy zakupy zrobić. Inny przykład z czasownikiem modalnym wollen, chcieć. Zdanie wtedy będzie brzmiało wir wollen Einkäufe machen. Chcemy zrobić zakupy. Po niemiecku dosłownie powiemy my chcemy zakupy zrobić. Pytania z czasownikami modalnymi będziemy formułować podobnie jak w zdaniach powyżej i będą one brzmiały na przykład w ten sposób. Müssen wir Einkäufe machen? Musimy zrobić zakupy? Czyli zamieniamy dwa pierwsze wyrazy miejscami. Albo Wann müssen wir Einkäufe machen? Kiedy musimy zrobić zakupy? Czyli tutaj ponownie używamy zaimka pytającego Wann na początku zdania. Jako zadanie domowe proponuję Wam dzisiaj ćwiczenie, które polega na ułożeniu zdań z podanych, rozsypanych wyrazów. Antworten schreibt in den Kommentaren. Odpowiedzi piszcie proszę w komentarzach. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli ten filmik okazał Wam się pomocny, jeżeli
pomógł Wam lepiej zrozumieć dzisiejszy temat, to oczywiście będzie mi miło, jeżeli tradycyjnie zostawicie łapkę w górę, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał. Do zobaczenia w następnym vlogu. Bis dann. Tschüss.